Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, trochę w przedziwnych okolicznościach. Tak, te dwa najbliższe spotkania będą inne niż dotychczas. Tak się złożyło, że nagły atak pewnej choroby spowodował mój pobyt w szpitalu i konieczność operacji. Teraz czas rekonwalescencji przechodzę w domu rodzinnym. Zaskoczyło mnie to totalnie. Przyjechałem do rodziców na dwa dni dosłownie. I trzeba było jechać do szpitala, dlatego nie wziąłem ze sobą ani żadnego sprzętu, dysku z materiałami, z muzyką. Myślę sobie, mój Boże, no będzie przerwa w spotkaniach dwutygodniowa, ale nie możemy się poddawać. Dlatego w tych dwóch spotkaniach z mojej strony będzie tak naprawdę tylko refleksja, natomiast zamieszczę w opisie pod filmem link do też jakiegoś ciekawego muzycznego wydarzenia, czy to pojedynczego utworu, czy całego koncertu, który będzie mógł stać się taką muzyczną ucztą. Przepraszam z góry też być może za jakość tego nagrania, ale posługuję się tylko kamerką, którą mam w przenośnym komputerze, w laptopie. Psalm 19. Jego fragment dziś rozważamy w liturgii Kościoła. Ja tam znajduję takie piękne zdanie. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca, Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. I tak myślę sobie, jak ważną wartością jest czystość serca, czystość myśli, słów i czynów. Żeby to wszystko, co czynimy, mówimy, jak myślimy, wyrażało też to nasze głębokie przekonanie co do tego, że jesteśmy dziećmi Boga, synami, córkami Boga, że jesteśmy do Niego podobni, więc przez zachowanie naszej czystości dajemy o tym świadectwo tak naprawdę. Czytałem, że też w wielu różnych objawieniach Matki Bożej, a także świętego Józefa, właśnie pojawiają się te ostrzeżenia, że zły duch najczęściej będzie uderzał w cnotę czystości, po to, żeby właśnie to podobieństwo Boże w nas, ten obraz Boga, który nosimy, zniekształcać. I przypominam sobie, jak święty Alfons Maria Liguori polecał taką modlitwę o czystość serca, która polega na tym, żeby codziennie odmawiać 3 razy Zdrowaś Mario i kolektę z mszału, tak, tą kolektę mszalną, z uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Taki prosty środek. Zadawał to swoim penitentom, którzy też zmagali się właśnie z grzechami przeciw czystości, z jakimiś nieczystymi myślami, czynami. Wiem doskonale z doświadczenia spowiedniczego, że wiele osób się z tym zmaga i są to grzechy, słabości, które gdzieś powracają. Może to jest taki właśnie środek też duchowy na to. 3 razy Zdrowaś Mario i kolekta z uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To tak polecam. I myślę, że spotkamy się już niebawem w normalnych warunkach. Natomiast na dzisiejszy dzień otrzymają Państwo, można sobie ten link otworzyć. Będzie on dostępny w takim w opisie tego odcinka. Chciałbym szerzej zaprezentować może dzięki temu właśnie działalność zespołu Capella Celestis, którego jestem współtwórcą i takim duchowym opiekunem. I chciałbym, żebyśmy powrócili do pięknego koncertu, który wykonaliśmy z zespołem Capella Celestis w czasie finału 14. Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore w 2020 roku. Koncert ten odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Skrzyszowie. Zaprezentowaliśmy dość szeroki repertuar, głównie muzyki barokowej, a wszystko to też opatrzone refleksją, słowami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Więc zapraszam Was do wysłuchania tego koncertu, może spędzenia takiej właśnie dłuższej chwili z muzyką tym razem. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dużo zdrowia przede wszystkim. Kolejne spotkanie jeszcze w takim wydaniu będzie, ale już następne, myślę, znowu powrócimy do zwiedzania wspaniałych kościołów, ciekawych instrumentów, no i na pewno w trochę lepszej jakości będzie nagranie i ja pewnie też już będę w trochę lepszej formie. Tymczasem wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, niech Wam błogosławi.